Jesteśmy po koncercie Czesław Śpiewa Solo Act w Lipnowskim Kinie na Wojka. Jest z nami ten, dla którego się tutaj zebraliśmy. Czesław Mozil to znakomity polski artysta, muzyk, kompozytor, a także osobowość telewizyjna. Ma na swoim koncie 3 płyty, ale cały czas pracuje na kolejne. Czesław, powiedz, jak wrażenia po koncercie w Lipnie? No cudownie, ja się raczej... wrażenia, aha. No, ja się strasznie cieszę, że miałem możliwość wreszcie zawitać do Lipna i jest solo aktem i sądzę, że przyjęcie było bardzo, bardzo, bardzo miłe. Ludzie jakby, nie wiem, zrozumieli może ten mój taki, tą anarchię moją i ten chaos mój, który jest. I to też było widać po spotkaniu potem. Ja jestem bardzo zadowolony i czuję się świetnie i bym nawet powiedział, że chyba jestem genialny. Powiedz, jesteś gwiazdą? Jesteś celebrytą? No wiesz co, powiem szczerze, że nie myślałem o tych kategoriach, ale jak wczoraj byłem, dzisiaj rano byłem w galerii w Grudziądzu i szedłem do kina. To chyba takie przejście przez taką galerię chyba pokazuje, że jestem cholernie popularny i znany i rozpoznawalny. Tak mi się zdaje, bo to był zombie. Nazywamy to atak zombie. Mm-hmm. Więc tak jest. Ale no, to jest nieunikalne chyba w takim sensie, że wiesz, możesz mieć najbardziej sprzedaną płytę w 2008 roku w Polsce, być tam numer jeden w top trendach i tylko sypiać z kobietami, którą twoją muzykę lubią i kochają. Dopiero jak wchodzisz do świata telewizyjnego i jesteś dla 4 milionów ludzi czy 5 w niedzielę o godzinie 8, to wtedy zaczynasz sypiać z kobietami, które twojej muzyki nawet nienawidzą. I się budzisz rano i cię dziewczyna mówi: wiesz co, ja nawet twojej muzyki nienawidzę, ja nie lubię tej piosenek. Ja mówię, co nie szkodzi, kochanie. Powiedz, czym zajmowałby się Czesław Mozil, gdyby nie był muzykiem? Czy nadal by nalewał piwo w swojej knajpie? Raczej mi się wydaje, że on i tak będzie nalewał piwo w knajpie, bo knajpę chciałbym otworzyć. I ja... gram od małego. Jak ja skończyłem Akademię Muzyczną, to otworzyłem knajpę i ja mi się zdaje, że wtedy też byłem muzykiem, bo jeździłem po Polsce i koncertowałem. Ja byłem u Kuby Wojewódzkiego pierwszy raz, tam byłem muzykiem, ale dosłownie 5 godzin później, po przyjechaniu z Warszawy do Kopenhagi i stałem i byłem barmanem. Mi się zdaje, że to zdrowo robić różne rzeczy w życiu i ja na pewno marzę o tym, żeby otworzyć jeszcze knajpę i lać piwo. Jak najbardziej. Więc co ja bym robił, gdybym nie był muzykiem? No nie wiem, no może bym był nieudacznikiem. Może po prostu się udało. Cezik podczas wywiadu po koncercie tutaj w Lipnie w grudniu ubiegłego roku powiedział na temat waszej znajomości. Ta relacja jest dziwna. Kiedy się widzimy, to dogryzamy sobie wzajemnie. Zawsze na początku obrażamy się, a później razem pijemy. Po godzinie jesteśmy przyjaciółmi, a kiedy wytrzeźwiejemy, to wszystko wraca do normy. Jak ty określisz waszą przyjaźń? No ja powiem, że Cezik mnie strasznie go nie lubię. Nie lubię go jak w ogóle, bo Cezik jest bardzo zdolny, ale mnie nabrał. Nabrał mnie i zrobiliśmy tą piosenkę Lubię Wypić razem. Tam byłem u niego, dograłem parę scen. Niektórzy myślą, że to jest w ogóle... Przecież ja nie robię wywiadów, lubię wypić i coś takiego. Więc to jest logiczne, to jest wspólna korporacja. Ale Cezik obiecywał mi około 100 tysięcy złotych za to. A ja robię wszystko dla kasy. I mnie po prostu wyciulał mnie po prostu, nie dał mi ani nic, więc ja nie mogę nic pozytywnego powiedzieć o Cydziku, oprócz tego, że jest bardzo zdolnym muzykiem. Ale mnie wyciulał za pieniądze! Obiecał mi 100 tysięcy złotych za to Lubię Wypić i nic, no. Powiedz mi teraz, czy znasz człowieka, który nazywa się Stefan Wons? Możesz coś o nim opowiedzieć? Stefan to jest taki mój brat, on trochę mniej znany jest, ale próbuje się wybić na moim nazwisku i imieniu i to jest taki, on jest w rodzinie, to nie jest mój prawdziwy brat, on jest, nie wiem, on jest gdzieś tam z rodziny, z Jarosławia, czy takiego. I on generalnie łysieje. I ma wąsy, no i zrobił projekt z Janem Niezbędnym, jego pierwszy taki korporacja, z takim muzykiem. No a potem z braćmi Figo Fagot tam występował i no, on próbuje się wybić, ale jest... No nie będzie nigdy taki ładny jak ja i nie będzie miał tyle pieniędzy i tyle kobiet, ale to jest jego problem. Ale Stefan Wons zaczyna i mi się wydaje, że nie, trzeba brać go pod uwagę w polskim show biznesie. Stefan Wons. Mhm. A czy planujesz, to znaczy czy Stefan Wons planuje dalszą współpracę z braćmi Figo Fagot?
Nie wiem o tym. Ja, coś mówił mi, że chyba jakieś koncerty będą ten. Będą, ale jakieś inne. Ale mi się wydaje, że nie wiem, on i tak tyle uzyskał popularności ogromnej z braci Figo Fagot, że zaistniał w ogóle przez braci Figo Fagot, bo przed tym Zielonym Niezbędnym to tam w mniejszych kręgach, a ten teledysk do Zbadziwko, co narobiłaś, to jest bardzo popularny. Nie? Bracia są bardzo, bardzo zdolni i bardzo świetni są. Mm-hmm. Powiedz, dlaczego Czesław śpiewa akurat Miłosza, a nie innego polskiego poety? No bo to było oczywiste, że ja musiałem zrobić Miłosza, skoro mój meldunek jest na Bogusławskiego 6, na małoteńkiej, jednokierunkowej uliczce w Krakowie. Numer 7, przepraszam, a Miłosz mieszkał w numer 6. Nazywam się sam Czesław, Szepleniagon i imigrantem jestem, wróciłem do Polski po emigracji. No to kto jak nie ja? Cóż. Z jakim artystą usłyszymy Cię następnym razem? A z kim chciałbyś jeszcze zaśpiewać? Była Gaba Kulka, Sojka, Nosowska, Nergal. Kto jeszcze? Nie wiem, to nie wiem. Na pewno nie z Melą Koteluk, albo na pewno nie z Cyzikiem. Na pewno nie z Melą Koteluk? Dzisiaj no. Twój menadżer powiedział, że będziesz grał piosenkę z Melą Koteluk. Aha. To znaczy, że ja nie jestem, to znaczy, że ja jestem po prostu, ja nie jestem taki alternatywny i wolny. To znaczy, że ktoś mnie mną kieruje. Że nie, bo to znaczy, prostu... to znaczy po prostu, że ktoś decyduje o mojej artystycznej wolności. Ani to flaszka, ani tren, wszędzie się kręci TVN. Szmata jestem, no. Przepraszam, komercyjna. Mam nadzieję, że wszyscy zmienicie do playa. Peace. Mhm. Okej, okay. Ale tak serio. Z kim jeszcze? Z kim możemy cię spotkać na najbliższych płytach? Które... No na pewno nie z Milą Koteluk, na pewno nie z Cezikiem. Ha. Więc jeżeli nie z nimi, to z... No chociaż trochę. Uchylę rąbka tajemnicy. Chciałbym z Kanye West coś zrobić. Ale to jest niemożliwe, bo on jest moim guru. Więc... To może z Pitbullem, bo on jest znany w duetach. To jest Pitbull. Okej. Okay. W takim razie powiedz, kiedy możemy się spodziewać kolejnych płyt? Jakie są twoje plany na przyszłość? Znaczy ja w tej chwili zamierzam iść drogą... Ja jestem z największych nieodkrytych aktorów w Polsce. I to jest w ogóle absurdalne, że ja nie mam jakiejś roli we mnie, jak Miłość, coś takiego. Ale na pewno marzy mi się... Chciałbym nagrać płytę audio, czyli nagrać różne koncertówki, czy tam koncerty z różnych miast, było się bardzo gorąco, przepraszam. Ale tak naprawdę to ja nie chcę już więcej robić muzyki, na pewno nigdy nie wrócę do Lipna, bo ja chcę się lansować. Ja chciałbym po prostu się chodzić na jakieś balanki. Dzisiaj mógłbym zaliczyć parę imprezek w Warszawie, a jestem w Lipnie. To jest dość specyficzne i to mnie zaczyna dość denerwować, więc ja kończę na pewno z koncertowaniem i więcej Landsband, więcej rannej telewizji i takie rzeczy. Więc ja powiem szczerze, że muzyka to jest tylko pretekst. Udało się, wybiłem się i teraz tylko będę, będę chodził na jakieś imprezy. Chciałbym chodzić na imprezy, a piję herbatę w Lipnie po koncercie. To jest w ogóle jakieś szaleństwo. Ale było bardzo cudownie i bardzo się cieszę. Ale że jestem pijakiem, jestem naprawdę pijaczkiem i mały i ten... Strasznie mnie zabolało, chciałem tylko pozdrowić wszystkich z Wrocławka. I mam nadzieję, że tam przyjadę i udowodnię, że jestem tylko pijakiem czasami. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za rozmowę. Mam nadzieję, że większość z tych rzeczy, które mówisz, jest prawdą. Aczkolwiek nie te o tym, że już nie chcesz się śpiewać, nie chcesz być muzykiem, tylko wolisz być aktorem, byle nie wiem jak Miłość. Nie, no myślę, że tak żartuję. Na pewno pewnie, że jestem grajkiem, więc chcę grać. Ale to, że powinienem zagrać jakąś rolę w jakimś filmie, to jest moje marzenie. Mam nadzieję, że się kiedyś spełni. Tego życzymy. Aby zagrał, jeśli mogli Cię oglądać. No i co, zapraszamy ponownie do Lipna. Ja się bardzo cieszę w ogóle, była też Pani Burmistrz, Pani Dorota i bardzo się cieszę, bo może, nie no pewnie, że wrócimy, chciałbym wrócić z kapelą, może nie za szybko, ale tak może za rok, jak będzie nowa płyta, za półtora, więc bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy byli, bo naprawdę było sympatycznie. No właśnie, więc troszeczkę o tej płycie jeszcze opowiedz może, co to będzie za płyta, kiedy możemy się jej spodziewać? Jesienią będzie płyta audio, czyli nagrywamy różne koncerty. Chcemy pokazać, że gramy w takich klubach, od sali filharmonijnej do koncertów na żywo na zewnątrz, do małych klubach, gdzie po prostu no, wszystko huczy i jest studia. A czy będzie jakaś płyta Księga Emigrantów kiedyś, no to zobaczymy. Okej, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, wkłaniam się. Do zobaczenia w Lipnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.